Słychać dobrze. Cześć wszystkim, nazywam się Michał Szczepanik i poprowadzę prezentację na temat Android Security, czyli co deweloper powinien wiedzieć o bezpieczeństwie platformy. Ogólnie będzie tutaj bardziej o podstawach bezpieczeństwa, które są w Androidzie. Nie będę wnikał w żadne jakieś szczegóły, bardziej skomplikowane, bo nie za bardzo mam na to czas. Cóż, może zacznę od tego, kim ja jestem. Jestem senior software developerem w firmie Beller Stream. Jest to firma, która ma siedzibę we Wrocławiu i w Szczecinie, no i gdzieś tam w Finlandii. Ogólnie pracujemy przy projektach, które wymagają dość dużego poziomu bezpieczeństwa, między innymi dla F-Secura i dla takiej korporacji jak Good Technologies, która tworzy rozwiązanie o nazwie Good for Enterprise. Jest to klient mailowy stosowany przez banki, rządy i różnego rodzaju instytucje, które wymagają bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ogólnie mam około 10 lat doświadczenia w IT. No i to powiedzmy tyle o mnie. Jeszcze może o projekcie jedna ciekawostka. Jest to chyba jedna z większych aplikacji, która na Androidzie pod względem ilości kodu, która nie jest grą, bo ma go tylko 9,2 miliona linijek. Więc dość duży projekt, który trzeba ogarnąć. Dobra, wracamy do prezentacji. Kilka oczywistych pytań, które się nasuwają w momencie, gdy myślimy o bezpieczeństwie. Czy i jak nasza aplikacja jest izolowana? Czy aplikacja albo inne aplikacje są bezpieczne dla nas i dla systemu? Czy jako użytkownik możemy ufać autorowi aplikacji, że to na pewno on, że to nikt się pod niego nie podszywa? Czy aplikacja w jakiś sposób może zostać skradziona na zasadzie kradzieży kodu, czy też po prostu kradzieży aplikacji i wystawienia ją jako własną, jeżeli na przykład jako duplikat na markecie? Czy dane użytkownika są bezpieczne? Czy możemy zabezpieczyć się przed autoryzowanym użyciem? Powiedzmy tak, w codziennym życiu i w większości prostych aplikacji odpowiedź na te pytania zwykle jest nie. Choć nie, na niektóre jest tak, bo aplikacja może zostać skradziona. Dane użytkownika też raczej bezpieczne nie są. Kto programuje na Androida, pewnie to widział, jak wygląda stack całego software'u. Na poziomie kernela mamy praktycznie wszystkie drivery, zarządzanie wszystkimi rzeczami, powiedzmy, które są bardzo nisko, czyli całym, powiedzmy, sprzętem. Powyżej mamy biblioteki, czyli na przykład OpenGlassa, wszelkie biblioteki do bezpiecznych połączeń oraz SQLite'a na przykład. Oczywiście mamy wirtualną maszynę, główne biblioteki. Poziom wyżej mamy wszystkie rzeczy związane z wszystkie menadżery, z którymi się komunikujemy, żeby, powiedzmy, mieć dostęp do zasobów także niżej. A na samej górze znajdują się aplikacje, które praktycznie rozmawiają ze sobą. Czemu mi się przewróciły te? Dobra. Domyślna polityka bezpieczeństwa w Androidzie. Aplikacja nie może mieć negatywnego wpływu na inne aplikacje, system czy też użytkownika telefonu. Domyślnie żadna aplikacja, jak powiedzmy zbudujemy Hello World'a, nie będzie miała dostępu do odczytu zapisów plików poza jej lokacją, listowania, odczytywania innych aplikacji, prywatnych zasobów, transmisji danych, wykonywania wszelkich działań generujących koszty, czyli na przykład wykonywania połączeń, wysyłania SMS-ów i tym podobnych, a także pobierania danych użytkowników. Oczywiście jest tego dużo, dużo więcej, więc tak naprawdę wszystko musimy definiować w manifestie, jak chcemy mieć do czegokolwiek dostęp. E,
Każda aplikacja na Androidzie odpalana jest jako osobny proces. Przy czym wiele aplikacji może współdzielić jakiś jeden UID i proces. Przechodzenie między aplikacjami, jak każdy użytkownik Androida wie, jest prawie niewidoczne. Po prostu jest tam gdzieś wywoływany intent, odpal mi na przykład kamerę i przechodzimy od razu do aplikacji obsługującej kamerę. Bądź też do jakiejś innej aplikacji, na przykład wysyłającej e-maila. Praktycznie idzie to w miarę płynnie. No oczywiście jak takich aplikacji jest wiele, czasem użytkownik zostaje zapytany, którą chce użyć. Ale w praktyce tak naprawdę w pewnych momentach nie wiemy, w której aplikacji się znajdujemy. Application Framework Service to także jest osobny proces. No i granica bezpieczeństwa, czyli to sprawdzenie permissionów jest tak naprawdę nie tylko dla kodu javowego, ale też poniżej dla kodu, który piszemy natywnie i odwołujemy się przez JNI. Komunikacja między aplikacjami, wiadomo, intenty, bindery i content providery. Najczęściej stosuje się intenty, żeby coś wywołać, przy czym możemy praktycznie zdefiniować, co chcemy wywołać, albo jaką usługę chcemy zastosować. Jak wspomniał bodajże Sławomir na poprzedniej prezentacji przed obiadem na temat bezpieczeństwa, warto też te intenty zabezpieczać, jeżeli chcemy udostępniamy jakiś intent, który wiem, że nasze aplikacje będą wykorzystywać, musimy go w odpowiedni sposób zabezpieczyć, żeby nikt nieupoważniony nie miał do niego dostępu. Odblokowujemy dostępy do serwisów, zasobów poprzez permissiony. No i jest jedna taka wada, a może też zaleta, ale dosyć często stosowana, z tego co zauważyłem, do wykradania danych z aplikacji. Aplikacja testowa dla danej aplikacji ma do niej pełny dostęp, czyli ma dostęp do praktycznie wszystkich jej zasobów, a także metod. Więc to powiedzmy, jak chcemy się do czegoś dobrać, to czasami może po prostu starczy napisać test i zobaczyć, czy nam się to uda. Co nam się uda stamtąd wykraść. Jak już wspomniałem, nie tylko wirtualna maszyna definiuje dostęp do zasobów. Jest on weryfikowany na poziomie Java i Native. Część zasobów bądź modyfikacji dostępna jest przez refleksję. Niewiele osób wie na przykład, że włączyć GPS-a w telefonie da się. Nie tylko przekierowując użytkownika do ustawień, ale jak się dobierzemy do tego przez refleksję w jeden magiczny sposób, który nie będę prezentował, ale może jak ktoś przyjdzie, podejdzie po wykładzie, to pokażę jak. I jesteśmy w stanie po prostu GPS-a odpalić bez wiedzy użytkownika, tak naprawdę. Wiele takich luk w Androidzie jest, więc no może można je wykorzystać. Co prawda nie polecam takich aplikacji wysyłać na market, a właściwie do Play Store'a. Przydzielanie dostępów, czyli permissionów, tak naprawdę jest ono realizowane tylko przy instalacji bądź aktualizacji i jako użytkownik mamy możliwość wszystko albo nic. Co prawda tam w pierwszym punkcie jest jeden wyjątek, jak chcemy mieć dostęp do USB na telefonie, to za każdym razem, gdy się do niego odwołujemy, jesteśmy pytani, jest użytkownik pytany, czy dać ten dostęp. Normalne, czyli powiedzmy takie bardzo standardowe dostępy zwykle nie są wyświetlane na liście, jeżeli jest ona bardzo długa. Praktycznie Google w ogóle nie pomyślał o tym, żeby wymusić na deweloperach to, żeby wpisywali po co im dany dostęp. Bardzo często zastanawiamy się, po co aplikacji kalendarzowej na przykład dostęp do moich SMS-ów, czy jakiejś grze dostęp do wykonywania połączeń. I jeszcze jedna taka mała luka. Mamy powiedzmy dwie aplikacje. Jedna może czytać nasze maile na przykład, a druga może wykonywać połączenia. Jeżeli one się mogą komunikować i są stworzone przez tego samego programistę, tak naprawdę obie mogą mieć przez tą komunikację te same permissiony. Czyli po prostu jedna zbiera te dane, przekazuje drugiej i zyskuje tym samym dostęp do permissionów, która sama standardowo nie ma. E,
instalowanie aplikacji. Praktycznie proces, który każdy użytkownik Androida nieraz przechodził, chyba że używa Androida tylko jako telefonu i nie ma nawet konta w Play Store. Każda aplikacja w Play Store jest podpisana jakimś tam kluczem, który bardzo często się znajduje gdzieś w komentarzach kodu i trafia do repo. Kiedyś na GitHubie robili jakąś analizę i się okazało, że większość aplikacji androidowych ma klucze podpisujące, które są nam potrzebne do tego, żeby zrobić update po prostu w repozytorium. Nieraz się spotkałem z tym, że dajemy dostęp do repo komuś, komu nawet nie weryfikuje, tożsamości nawet nie weryfikujemy. Tak jak wspomniałem, aktualizacja musi mieć ten sam klucz, co pierwotna aplikacja. Praktycznie nie ma żadnego sposobu, żeby zweryfikować, czy deweloper, który wystawił daną aplikację, to ten konkretny deweloper, czyli na przykład, no nie wiem, Google, jakbym napisał, że jestem deweloperem, który się nazywa Google, no to pewnie Google by szybko mnie wyłapał. No ale przyjmijmy na przykład, nie wiem, jestem deweloperem o nazwie Biedronka i wystawiam aplikację do opłacenia w Biedronce. Nikt tego nie zweryfikuje, czy tak naprawdę to jest oficjalna aplikacja. Każdy może być takim deweloperem, 25 dolców i ważna karta kredytowa to nie jest problem dla większości osób. No, czasami te karty owszem nie przechodzą, więc trzeba poszukać takiej, która przejdzie. No i mamy jeszcze jedną rzecz, instalowanie z nieznanych źródeł. Co prawda niektóre sieci, które dystrybuują swoje telefony, nie udostępniają tej opcji, takiej, któraś z sieci w Stanach tak ma, że nie można instalować z innych miejsc niż z Play Store'a. Bezpieczeństwo danych. Praktycznie większość aplikacji to aplikacje użytkowe. Więc przechowujemy jakieś dane o użytkowniku w tej aplikacji, czy to jej na przykład, czy to jego zdjęcia, czy to jakieś jego dane prywatne, nie wiem, kalendarz na przykład, czy wszystko jedno co, nawet dane jakieś związane, nie wiem, z jego wydatkami. Aplikacja ma swoją przestrzeń, w której może przechowywać pliki i one są prywatne. I oczywiście, jeżeli nie zrutujemy telefonu, może nadać prawa pliku, że jest dla wszystkich aplikacji odczytywalny bądź zapisywalny. No i może pisać na SD kartę, jeżeli ma odpowiednie uprawnienia. Przechowywanie danych praktycznie w dwóch lokalizacjach. Jedna totalnie publiczna, czyli karta SD. I druga prywatna, no jest to jakieś rozwiązanie, często stosowane też i na innych platformach. Przy czym nie do końca bezpieczne, bo domyślnie dane, które mamy w tej lokalizacji aplikacji prywatnej, nie są nawet szyfrowane, więc starajmy się takie zabezpieczenie stosować. Szyfrować bazę danych, szyfrować pliki. Wtedy mamy większą pewność, że nikt nas nie posądzi o to, że jego dane zostały wykradzione. Przyznam szczerze, ludzie potrafią wszystko wpisać w każdej aplikacji. Więc komunikator na przykład, który pyta o numer karty kredytowej, wiele osób wpisywało ten numer. Więc cóż, to, że użytkownik nie zawsze myśli o swoim bezpieczeństwie, nie znaczy, że my nie powinniśmy. Tak, dość praktyczna jest opcja dodania ochrony aplikacji hasłem. To najlepiej po prostu zrobić jakieś activity, które dziedziczy po activity, bądź fragment activity, po czymkolwiek i dopiero po tym dziedziczyć i zrobić w tym pełną obsługę haseł, które zabezpiecza naszą aplikację jako opcję opcjonalną, jako opcję dla użytkownika. Wtedy no też z tego co zauważyłem, tak jakieś 30-40% użytkowników z tego korzysta.
Więc te 30-40% jest świadome tego, że telefon dość łatwo wziąć i na przykład wysłać jakieś głupie zdjęcia na Face'a. Jeszcze jedną dość fajną rzeczą jest ostatnia linijka. Ten kod robi coś takiego, że blokuje robienie screenshotów, a także powiedzmy odczytywanie stosów widoków naszej aplikacji. Jest to utrudnienie dla użytkownika, jeżeli chce nam przekazać informację o jakimś bugu, bo nie jest w stanie nam zrobić screenshota. Także na wielu telefonach z DDMS-u nie jesteśmy w stanie zrobić screenshota, ale dość dobrze zabezpiecza, jeżeli ktoś zacznie nam się dobierać do aplikacji od poziomu widoków. No i także na przykład, jeżeli będzie aplikacja, która po prostu próbuje nagrać to, co robimy, czyli na przykład nagrać wszystkie nasze operacje na telefonie, też wtedy takich rzeczy nie wyłapie. Tak, starajmy się stosować rozszerzenie umożliwiające enkrypcję SQLite'a. Tam też możemy zrobić taką fajną rzecz, że dać własne algorytmy szyfrujące. Faktem, baza danych trochę wtedy zwolni, ale nie jest to aż taka tragedia, żeby jej nie szyfrować. Wszelkie wprowadzanie danych przez użytkownika, jeżeli te dane trafiają później na serwer, wszelkiego rodzaju filtry, które zabezpieczają te dane, polecam robić w dwóch miejscach. I na serwerze, który może przyjąć różne bzdety, i na telefonie, które takie rzeczy może wysyłać, żeby nagle się nie okazało, że jesteśmy w jakiś magiczny sposób zrobić SQL injection na serwerze, bo ktoś przeszukiwał nasze dane, bądź też się nagle stworzyć konto roota na serwerze, jak to w jednym przypadku wstrzymał na prezentacji. Przepraszam, Sławka. No i tak, trzymanie kodów szyfrujących w kodzie aplikacji bezpośrednio, czyli powiedzmy jawnym tekstem, nie w żaden sposób nie podzielony, to zdecydowanie jest zły pomysł. Najlepiej używać jakoś w jakiś sposób hasło użytkownika do odszyfrowywania tych danych, ale nie tylko. Znaczy łączyć je z jakimś rozwiązaniem, które mamy u siebie na telefonie, mamy u siebie w aplikacji po prostu zapisane. Zawsze to daje nam jakąś gwarancję, że użytkownik nie odzyska tych danych. Faktem też nie możemy nic stosować, co wymaga komunikacji z serwerem, bo nie zawsze taką komunikację mamy. Dalsza część szyfrowania danych. Tak, jest opcja VPN-a. Jeżeli mamy sieć niezabezpieczoną, to polecam zrobić polecam stosować jakieś rozwiązania czy sieć, której trochę nie ufamy. Postawienie VPN-a, które umożliwia nam jakąś kontrolę nad tym ruchem, który idzie, zawsze nam pomoże. Cóż, OpenSSL i inne rozwiązania też są fajne. Od wersji 3.0 pojawiło się szyfrowanie dysku. Faktem trochę uciążliwe w momencie, gdy chcecie zrobić jakiś update, przynajmniej było na początku, jak chcieliście zrobić jakiś update na systemie, bądź zmienić hasło szyfrujące, no wymagało to praktycznie wyczyszczenia całego telefonu i zrobienia całego procesu na nowo, co no nie było najlepszym rozwiązaniem. Braki w szyfrowaniu na Androidzie 2.3.3, 2.3.5. Nie wiadomo, a właściwie to tam ktoś już nawet opisał dlaczego. Co prawda nie wiem, czy to jest prawda, co tam napisali. Najprawdopodobniej ktoś w Google po prostu wywalił kod, który uznał, że jest niepotrzebny do obsługi certyfikatów 256-bitowych. Wywalili to w 2.3.3, było wcześniej. Dopiero w 2.3.5 albo 6 orientowali się, że powinni ten kod przywrócić, bo jednak coś przestało działać. To sprawiało, że większość programistów robiła tą głupotę, która była na prezentacji poprzedniej, czyli
nie weryfikuj certyfikatów i bądźmy szczęśliwi. Wtedy to zaczynało działać. Ale no cóż, certyfikaty po coś są, więc czemu ich nie stosować? Tak, jest coś takiego jak Device Administrator, o czym nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Jak się pracuje w korporacji, czy nie wiem, w jakiejkolwiek firmie i się dostaje służbowy telefon, to ktoś może mieć Device Administratora i zdalnie nakazywać nam robić niektóre rzeczy, czyli na przykład wymusić to nieszczęsne szyfrowanie, blokować dostęp do kamery, czyścić dane do danych fabrycznych, na przykład jeżeli zostajemy zwolnieni, telefon zostaje wyczyszczony zanim pracownik zdąży z niego przekopiować dane wrażliwe. No i może nam ustawić politykę haseł blokujących telefon. Czyli i dość szczegółowo, czyli określić, jak często one się mają zmieniać, jak mają być długie, jakiego rodzaju znaki mają zawierać i ile haseł wstecz ma się różnić. Fajna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, niezbyt fajna, jeżeli chodzi o usability dla tego, kto ma z tego telefonu korzystać. Rootowanie telefonu. Wiele osób to robi, bo jest cool. Bo mamy więcej możliwości. Można usunąć preinstalowane aplikacje, których teraz pojawia się coraz więcej. Praktycznie pełna kontrola nad urządzeniem. Można mieć aplikacje, które mogą robić rzeczy, które wymagają roota i dla niektórych jest to fajne. Nie za fajne dla dewelopera, który dewelopuje aplikacje i przychodzą mu później bugi z takich urządzeń, bo są one, powiedzmy, albo przez to, że użytkownik zrobił coś źle w tym procesie, albo przez to, że po prostu nie pomyśleliśmy, że niektóre uprawnienia troszkę się zmieniają na rucie, tracimy stabilność nie tylko systemu, ale i aplikacji. Praktycznie totalnie tracimy izolację aplikacji, czyli mamy dostęp praktycznie do jej kodu, do wszystkich danych. No i użytkownik traci bezpieczeństwo, no łącznie z gwarancją. Słabe punkty Androida, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to na pewno fragmentacja, czyli tu jest konieczność kompatybilności wstecznej. Praktycznie jak wygląda w tej chwili rynek Androida? 20 parę procent, to dosyć szybko maleje, ale nadal jest powyżej 20, ma wersja 2.3, która jest już no dość stara. Jak wspomniałem, zawiera sporo luk bezpieczeństwa. Na dodatek każdy zwykle dobiera się do Androida, czyli każdy producent telefonu, czy to LG, Samsung, Motorola, wszyscy coś modyfikują w tym Androidzie i się nagle okazuje, że mój Samsung Galaxy 2 wysyła 2 SMS-y zamiast jednego. Takie dość dużo modyfikacji się pojawia w Androidzie, dość dużo różnych kombinacji od strony producentów, ale także od tych, którzy dają nam te telefony do sieci. Czyli na przykład modyfikacje od strony T-Mobile czy jakichś innych operatorów. Luki bezpieczeństwa w samym systemie praktycznie, no w tej chwili już CTS-y, czyli te systemy, praktycznie zbiory testów Androida coraz bardziej skupiają się na tym, żeby security było na wysokim poziomie, przy czym kiedyś było praktycznie olewane. Więc poniżej wersji, no powiedzmy 4.1, dość dużo dziur jest. No i przede wszystkim brak weryfikacji aplikacji przed publikacją. To jest chyba największy ból użytkowników, bo można tam wrzucić wszystko i zanim to zniknie z marketu, to już tak około paręnaście tysięcy albo nawet milion użytkowników można zebrać. Najlepsze praktyki to no, na pewno nie przechowywać klucza w repozytorium. Na pewno przechowywać je w kilku kopiach, żeby był bezpieczny, bo jak go zgubimy, to z update'ów nici. Dbać o bezpieczeństwo aplikacji. Przede wszystkim ofiuskować kod, zanim wrzucimy go do Play Store'a, bo
bo inaczej po prostu no, ktoś sobie waszą aplikację kulturalnie zabierze. I polecam trochę pobawić się ustawieniami, bo można, można to rzeczywiście w miarę dobrze zabezpieczyć. Monitorować aplikację od strony zarówno błędów, jak i powiedzmy prób nielegalnych użyć. Jeżeli zauważymy w jakichś logach, że jakiś użytkownik jest nadaktywny, no to znaczy, że ktoś spróbuje forsować naszą aplikację na jego telefonie. No i starajmy się dbać o użytkownika od strony bezpieczeństwa, a nie tylko od strony UX-a. Coś jeszcze takiego istotnego mogę wam powiedzieć. Jak wrzucacie aplikację na market, to polecam, wywalcie większość logów, które standardowo w debugowaniu macie, bo nie zawsze ustawicie je tak, że one samoczynnie wylecą. Więc, a na ich podstawie można naprawdę uzyskać wiele informacji o tym, jak aplikacja działa. Dobra, ja dziękuję za uwagę. Tu jest kontakt do mnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I czekam na pytania. Ja chciałem skomentować dwie rzeczy. Jedną rzecz dotyczącą rutowania telefonu. A dwie aplikacje, metoda rutowania jest wiele różnych. Koniec końców na telefonie pojawia się komenda SU. I te dwie, które są popularne, one za każdym razem monitorują użytkownika, że jakaś aplikacja próbuje uzyskać uprawnienia, a i użytkownik może zgodzić się lub nie, więc to nie jest tak strasznie, że nagle jakieś aplikacje chodzą z uprawnieniami Roota i mogą tak, korzystać, zaglądać do innych aplikacji, tak? Czy ta przełamanie izolacji nie jest takie bezpośrednio oczywiste. Oczywiście użytkownik przez swoje gapiostwo może się zgadzać, ale cały czas jest okienko monita, że musi to zrobić jawnie. Oczywiście, tylko tak jak dobrze zauważyłeś, większość użytkowników nie czyta komentarzy, które dialogów, które trafiają na ekran. To na pewno jeszcze jedna rzecz związana na temat dostępu do zasobów poprzez jawne permissions wpisane do Android Manifestu. Tam było pokazane, że trzeba mieć zezwolenie na wpisanie do karty SD. Ze względu na dawny bug w Androidzie, kiedyś nie trzeba było prosić o dostęp do sieci i o pisanie do karty SD. W związku z tym, jeżeli budujemy aplikację, zaznaczymy, że ona jest budowana i targetowana na Androida API 8, to taka aplikacja nie musi mieć wpisanego permission. Przy instalowaniu użytkownik nie widzi okienka, że aplikacja korzysta z uprawnień, ale aplikacja może pisać do karty SD i może mieć dostęp do internetu. Oczywiście w zupełności się zgodzę i miałem o tym wspomnieć, ale nie wspomniałem. Dobra, jakieś kolejne pytania? W takim układzie dziękuję za uwagę.